Dziś odcinek specjalny, w którym przejdziemy przez cały mój portfel akcji, omówimy sobie każdą spółkę, jaką mam w portfelu, ich plusy i minusy. Mam nadzieję, że taki przegląd wraz z komentarzem przypadnie Wam do gustu. Zaczynamy! Na pierwszy ogień pójdzie Unity. Unity waży najmniej w moim portfelu. Każda kolejna spółka będzie ważyła troszkę więcej i na koniec sobie podsumujemy cały portfel. No więc Unity, IPO mieli w 2020. Jest to firma posiadająca silnik do tworzenia gier komputerowych. Unity jest to jedna z dwóch takich wiodących firm rozwijająca właśnie tego typu silnik i w tym czasie akcje spadły o prawie 57%. Co daje aktualnie kapitalizację na poziomie 11 miliardów dolarów. Unity waży delikatnie ponad procent w całym tym portfelu. I tak ogólnie prezentują się przychody Unity dzieli swoje przychody na Create Solutions i Grow Solutions. Create to jest właśnie ten silnik Unity, tworzenie gier, a ta część Grow to bardziej służy do pomaganiu deweloperom tworzącym te gry nie tylko na Unity, tak naprawdę, ale ogólnie pomaganiu deweloperom we wszystkim tym dookoła tworzenia gier, czyli monetyzacja czy budowanie społeczności graczy. Jak widzimy, te przychody tutaj dzielą się niemal po połowie. Odejmując podstawowe koszty, marża brutto wynosi 60 Natomiast Unity wydaje aktualnie więcej pieniędzy niż zarabia. Dość typowe dla takich młodych spółek, które chcą szybko rosnąć, chcą szybko powiększać to źródło przychodów. Wszystko pakują dalej w biznes, żeby właśnie jak najszybciej się rozwinąć, a ten rozwój od 2018 wygląda całkiem nieźle, tutaj na niebiesko właśnie są przychody, średnio rocznie rosną o 38%, także na tą chwilę wzrost bardzo dobry, tutaj nie sugerujcie się tymi liczbami dla dochodu netto i free cash flow, bo to coś tu dziwnie wygląda, tak jak mówię, Spółka nie jest jeszcze aktualnie dochodowa. No i jakie widzę plusy i minusy tej inwestycji? Ogólnie nie jestem chyba za bardzo z niej zadowolony. Co też widać, jakby po wadze tej pozycji. Mimo, że akcje spadają, nie bardzo mam ochotę aktualnie dokupywać tych akcji. Także no tutaj Unity ma taką żółtą flagę u mnie, chcę zobaczyć w kolejnych kwartałach jak będą sobie radzić głównie z tą rentownością i stock based compensation, czyli wypłacanie wynagrodzenia pracownikom w akcjach, które bardzo mocno w ostatnich latach rośnie, co samo w sobie nie jest do końca złe, no bo jednak motywuje pracowników, żeby akcje, kurs akcji no, raczej szedł w górę, natomiast no tutaj Unity dość mocno przesadziło i dodając do tego, że jest nierentowna, no jest to dość niebezpieczny zadanie. Natomiast co mi się podoba w Unity, to na pewno potencjał i cała ta branża. Silnik ma być wykorzystywany nie tylko do tworzenia gier, ale również w innych branżach, jak automotive, czy, czy chociażby filmy, nie wiem, jakieś konstrukcyjne prezentacje. No, Unity ma jakby zamiar tutaj wychodzić poza tę sferę gamingu, także ogólnie potencjał jest. Po drugie, bardzo lubię w Unity to, że jest takim głównym graczem, jeśli chodzi o właśnie tworzenie gier. Drugim takim silnikiem głównym jest Unreal Engine. Natomiast Unity jako tako ma bardzo fajny produkt. Zwłaszcza pod gry mobilne, plus bardzo, bardzo fajne, fajnie zarządza swoją społecznością. Community jest sporo tutoriali, sporo wskazówek i tak dalej. No, bardzo tutaj starają się jak najbardziej pomóc deweloperom tworzyć gry i żeby te gry były jak najlepsze i żeby jak najszybciej potrafili je tworzyć. Z minusów to, tak jak mówiłem, nierentowna, wynagrodzenie w akcjach. I trzecia sprawa, która nie do końca mi się podoba, to, po, to połączenie z Iron Source, to jest ta część Grow Solutions wsparcia deweloperów w marketingu i tak dalej. Tutaj właśnie dlatego było to połączenie z Iron Source. Tutaj to też spowodowało zwiększenie zadłużenia spółki i także ogólnie no, idą na całość, a w czasach jakich żyjemy, spodziewalibyśmy się troszeczkę bardziej konserwatywnego podejścia, także no ja będę tutaj głównie patrzył na tą rentowność, czy marże idą w górę i jak Spółka będzie sobie radziła z, ze Stock based Compensation. Kolejna spółka w moim portfelu to Nvidia. Mówiłem o niej w ostatnim odcinku, że sprzedałem 4 akcje z 6 łącznie, zostały mi dwie. Akcje tutaj kupowane po około 150 dolarów. Ostatnio mieliśmy wystrzał związany z, ze sztuczną inteligencją. Jak widzicie wskaźnik ceny do zysku 153 aktualnie przy tej cenie 267. No i tak jak mówiłem w odcinku podsumowującym marzec, wydaje mi się, że ta wycena jest dość kosmiczna także potencjał do ryzyka jest te, takie ratio potencjału do ryzyka jest dość niskie co ciekawe część graficzna kart graficznych Nvidia to tylko 44% przychodów więcej Nvidia zarabia na compute and networking działce związanej z sprzętem do chmur obliczeniowych itd także Zwróćcie też na to uwagę, jak często jest w mediach opisywany główny czynnik kart graficznych, że to nie jest całość Nvidia Nvidia też ma sporo innych podbiznesów. Marża brutto 57, prawie procent, końcowo marża netto 16%, także tutaj już dochodowa spółka, świetna spółka, aczkolwiek tak jak mówię, dość mocno wyceniana. A jak świetna, to możecie zobaczyć tutaj po tych danych finansowych, czyli jak przez ostatnie lata wspaniale rosły przychody na tak dużą spółkę. 20%. 23% rocznie to jest bardzo dobry wynik. Widzimy tutaj też tą dźwignię operacyjną, czyli zyski netto rosły szybciej jeszcze niż przychody na poziomie 29% rocznie, rok do roku, o 29%, także rewelacja. No i z plusów, tak jak mówiłem, rewelacyjny biznes, dodatkowo CEO, Jensen Huang, to jest, wydaje mi się, top 5 wszystkich zarządzających, bardzo taki nastawiony na zmianę, nastawiony na wzrost, człowiek, który nie boi się wyzwań, wydaje mi się, że właśnie on idealnie pasuje do tego typu spółek, które tą wieczną walkę muszą podejmować, to jest właśnie w tych minusach, dla mnie Cała ta branża to jest wieczna walka o coraz to lepsze wyniki, tutaj jakby nie można zwalniać, no i pan Jensen jest w tym bardzo dobry. Spółka jest tak innowacyjna, że mimo swojego dużego rozmiaru potencjał do wzrostu dalej uważam, jest dość mocny. Natomiast z minusów to no to właśnie największy minus dla mnie to kosmiczna wycena NVD zakładająca perfekcyjne wzrosty na poziomie 30-35% rocznie dalej przez kolejne lata. Wydaje mi się to zbyt optymistyczne tego ja właśnie przycinam i nie, nie wchodziłbym przy tych cenach aktualnych. Dodatkowo branża tych przy, półprzewodników jest cykliczna. Możemy tu zobaczyć, że mimo tego wzrostu przychodu pięknego, były lata, gdzie przychody z roku do roku malały. Także musimy mieć na to, to na uwadze i może to jest jakby też moment, żeby starać się troszeczkę ugrać się na rynku, na cenie akcji, czyli w tym momencie, kiedy są spadki, właśnie wtedy starać się wchodzić w tego typu spółki. No i to ta branża też jakby powoduje, że wiecznie musimy walczyć o coraz to lepszy sprzęt, coraz bardziej wydajny i tak dalej. Ok, przechodzimy dalej. Kolejna spółka to Fiverr. Fiverr to taka platforma do wyszukiwania freelancerów. Jest to chyba najmniejsza spółka, jaką posiadam w portfelu 1,35 miliarda dolarów. Przez ostatnie 5 lat, jak widzicie, spółka zarobiła niecałe 13% po fali ogromnego hypu związanego z COVID-em i tym, że teraz wszyscy będą zdalnie szukać freelancerów. Akcje tutaj sięgały ponad 300 dolarów, aktualnie 35 dolarów, natomiast sam biznes cały czas rośnie i to właśnie za chwilkę Wam pokażę. Jeszcze przejdźmy tylko do marży. Jak widzicie, marża brutto. To 80%, ale też spółka wszystko reinwestuje i stara się jak najszybciej rosnąć, także jeszcze jest nierentowna. No i tak wygląda właśnie wzrost tych przychodów. Tutaj znowu nie ma co patrzeć za bardzo na net income i free cash flow. Natomiast tu głównie zwracamy uwagę na wzrost przychodów i te wyglądają rewelacyjnie 45% rocznie. Fiverr, jak widzicie, z roku na rok dowozi, co nie zmienia faktu, że cena może skakać od 300 iluś do 30 dolarów. Tak właśnie wygląda rynek akcji. Emocje czasami biorą górę, a nie chłodna kalkulacja. Natomiast z plusów dla mnie tej spółki to jest ten potencjał tam, czyli total addressable market, całość rynku, jakie jest w stanie Fiverr kiedyś zdobyć, jest tutaj bardzo duży. Jest to jeden z dwóch głównych takich graczy do wyszukiwania freelancerów. Jest jeszcze Upwork, osobna firma. No i plusem dla mnie trochę jest to, że siedziba tej spółki jest w Izraelu i jeśli chodzi o kapitalizację jest mała, także no mam tutaj nadzieję na właśnie duży potencjał wzrostu i dobrych zwrotów, generalnie. Z minusów, to tak, podobnie jak Unity, jest nierentowna. To też nie bez powodu. Tego typu spółki mają u mnie dość niską pozycję w portfelu. Nie chciałbym mieć za dużo tego typu spółek. W portfelu spółek, które jeszcze nie udowodniły, że potrafią zarabiać pieniądze, a nie tylko przynosić przychód. Fiverr też stock-based compensation wróca do swoich adjusted EBITDA. Jak ja widzę takie słowa, to troszeczkę mnie denerwuje. Udają, jakby ten wynagrodzenie w akcjach to w ogóle nie był wydatek. No a dla nas jako akcjonariuszy jest to spory wydatek, także trzeba zawsze tutaj przewertować przez raporty Fiverr, jak naprawdę wyglądają finanse. I jeszcze z takich ryzyk, jako że jest to mała dość firma, Rynek dość taki z potencjałem ciekawy, no to jest ryzyko jakiegoś grubszego gracza do wejścia i zagarnięcia całej tej części wyszukiwania freelancerów. Tutaj mówię na przykład o Linkedinie, który by może taką grupę stworzył i z swoim Microsoftowym marketingiem zaorałby cały biznes. To jest jakieś tutaj ryzyko. I Ciekawa też jest kwestia ze sztuczną inteligencją, wiele jest, nie wiem jakichś freelancerów typu wirtualny asystent. Ta pozycja, mam wrażenie, troszkę będzie. Chodzić na drugi plan, bo sztuczna inteligencja zacznie być naszym wirtualnym asystentem. Zobaczymy, jak to się rozwinie, czy Fiverr wykorzysta ogólnie sztuczną inteligencję, czy raczej to będzie jakiś kłopot dla tej spółki. No i posiadając taką spółkę jak Fiverr, która jest nierentowna i która wszystko reinwestuje i stara się jak najszybciej rosnąć, dla takich spółek staram się śledzić ich kpi -e. I tutaj dla Fiverr mamy trzy takie KPI. -e. Głównie patrzę tutaj właśnie na active buyers, czyli ile w milionach jest osób, które zamawia jakieś usługi, freelancerów. No i widzimy, że tutaj co kwartał, co roku ta liczba rośnie. Na przykład w pierwszym kwartale 2021 było to 3,8 miliona, a już w ostatnim kwartale 4,3. Także to rośnie i na to zwracamy uwagę. I dodatkowo raz, że liczba osób. Zamawiających rośnie, to jeszcze patrzymy na to, ile średnio taki zamawiający wydaje. I też widzimy, że to sobie tutaj rośnie: od 216 dolarów w pierwszym kwartale 2021 na 262 dolary w 2022. Także też, abstrahując od tych wszystkich danych finansowych i tego, co mówi zarząd, no ma tutaj takie dwa główne KPI, które możemy śledzić, jak sobie biznes radzi. Jak widzicie, po tych liczbach też wszystko dobrze wygląda i same te informacje nie mogły wpłynąć na 90% zjazd w do akcji. Kolejna spółka to Atlassian. Atlassian ma cały zestaw aplikacji służących do zarządzania projektami. IT, można powiedzieć, m.in. Jira. Jest to spółka australijska, 42 miliardy kapitalizacji. Jest to główny gracz tak naprawdę w IT. I akcje przez ostatnie 5 lat wzrosły o 180%, mimo tutaj, jak widzicie, podobnego w sumie spadku, jak mieliśmy przy okazji wielu spółek technologicznych. Gdzieś szczyty tutaj w październiku 2021 i zjazd w dół w ostatnich miesiącach, ale łącznie przez ostatnie 5 lat 185% zwrotu. Atlasian tutaj głównie dzieli ten przychód na subskrypcję, czyli to jest jakby nowy model, na który przechodzą. Tutaj już mamy chmurę, jest jeszcze maintenance, starszy model. Tutaj jest on-premise, czyli rozwiązania typowo instalowane na jakichś centrach danych i jeszcze osobna kategoria 7,5% ADER. Łącznie 2,8% miliarda dolarów. Marża brutto 83%, typowe dla takich SAS-ów, wysoka marża brutto, ale też typowo dla SAS-ów sporo wydają na R&D prawie 1,5 miliarda dolarów. Tutaj Atlaszen też ma takie raczej podejście długoterminowe reinwestowania jak najwięcej. No i widzimy, że jeszcze dalej spółka po chyba już 20 ponad latach jest nierentowna. No i tak to wygląda, jeśli chodzi o wzrost przychodów. 37% rocznie od tutaj 2014 Spółka ważąca prawie 3% w moim portfelu. Z plusów branża i pozycja, sam pracuję w IT, także wiem jaką pozycję ma Jira w organizacjach, bardzo ciężko jest później zrezygnować, jak już się zainstaluje, to wszystko połączy w jakiejś większej korporacji. Bardzo lubię zarząd, fajnie podchodzi do tego właśnie, mocno myślą o rozwoju w długim terminie, zawsze na to patrzę. No i ogólnie sam korzystam i sam lubię produkt wraz ze wszystkimi integracjami jakie oferuje. Z minusów podobnie jak większość Technologicznych spółek jest aktualnie nierentowna. Stock based compensation również. No i wycena. W sumie ja kupowałem ją po 150 około dolarów, właśnie 165, ale i tak czuję, że jeszcze jest dość drogo. Także no ja będę raczej dokupywał tylko wtedy, jak spadną albo przez jakiś nie wiem, dłuższy czas będą się utrzymywać na tym samym poziomie, a kiedy biznes będzie się rozwijał. Kolejna spółka to ten nieszczęsny Intel, o którym też mówiłem w poprzednim odcinku. Zachęcam Was do obejrzenia 20 podsumowania miesiąca. Intel tutaj przyciąłem. Przez ostatnie 5 lat cena akcji spadła o ponad 38%. Intel ma różne segmenty, jeśli chodzi o przychód. Dwa takie najbardziej się liczące to tutaj jest ta Client Computing Group i Data Center and Artificial Intelligence, czyli tu mamy wszystkie PC i tak dalej, a tu centra danych, chmury obliczeniowe i AI. To tutaj szybciej rośnie. W ostatnim roku marża brutto na poziomie 42, która dość mocno w ostatnich latach spada. Ostatecznie marża netto na poziomie prawie 13 procent, też niemal dwukrotny spadek ostatnio, a to za sprawą tego, że Intel trochę zaspał w ostatni czas, czy nawet dłuższy czas i zaczyna tracić na rynku. No i muszą tutaj mocno uzbroić się w kolejne inwestycje w R&D, ale też fizyczne inwestycje do budowy kolejnych fabryk tworzących chipy. Tak wyglądają podstawowe dane finansowe. Przychody rosną na bardzo słabym poziomie 2% rocznie, czyli od 10 lat, co jest spowodowane tymi ostatnimi mocnymi spadkami. Łącznie no, niemal się Intel nie rozwija za bardzo, a nawet zwija, jak to widzimy po net income. 10 lat temu zyski netto były większe niż dziś. Czy Intelowi uda się wrócić? Zobaczymy. To jest jakby największy plus aktualnie Intela, że ten comeback jest możliwy. Dodajmy do tego niską aktualnie wycenę. Tutaj inwestorzy Intela mają nadzieję właśnie na ten comeback. No i dodajmy do tego fakt, że Intel jest duży i ogólnie Stany Zjednoczone mocno polegają na tej firmie. Raczej jest too big to fall, czyli za duża, żeby upaść. Zawsze dostanie pomoc z rządu amerykańskiego, czy tak na pewno zawsze będzie, to nie wiadomo, ale no można założyć, że Intel jest dość bezpieczną przystanią. Z minusów, Intel ma wiele minusów, mówiłem o tym też w poprzednim odcinku, słabnący mode, czyli ta fosa, o którym mówiłem w odcinku o Fosie Słabe podejście do dywidend, w sensie jakieś mówienie, czy będzie konkurencyjna, po czym ścinają tą dywidendę. Bardzo tego nie lubię. No i Intel też zastosował ostatnio takie troszkę, można powiedzieć, machlojki księgowe, żeby troszeczkę podbić te wyniki finansowe, co też nie do końca mi się podoba, choć jest dość chyba standardową praktyką, jeśli coś w biznesie idzie nie tak. Łącznie prawie 3% w portfelu dalej jest Intela, pomimo tego ścięcia ostatnio. Choć jakby, no nie ukrywam, że jakimś wielkim fanem biznesu, nie jestem. Następnie mamy Universal Display, kolejna spółka z sektora półprzewodników. Universal Display możecie kojarzyć ze wszelkich ekranów typu OLED. Spółka w ogóle ma symbol OLED i jest związana właśnie z tworzeniem tego typu ekranów dla swoich klientów. Przez ostatnie 5 lat prawie 55% zwrotu. Tutaj przez te ostatnie dwa lata mieliśmy dość mocny zjazd. Widać tutaj po samej cenie akcji, że jest to dość cykliczna branża. OLED dzieli tutaj przychód na dwie kategorie, czyli sprzedaż materiałów i zyski z tutaj licencjonowania. Łącznie 616 milionów przychodu, marża brutto bardzo dobra 79%, kłada się na marżę netto 34%. 4, także spółka od lat już jest rentowna, dobrze zarządzana, taki spokojny wzrost. Ciężko jakby się doczepić do tego, jak spółka jest rozwijana. No i widać to właśnie też tutaj na tych danych finansowych. Średnio przychody rosną o 17% rocznie. Zyski dość sporo mniej, można powiedzieć, 12%. Także raczej tutaj wolelibyśmy, żeby te zyski rosły szybciej niż przychody. Może jeszcze ten czas nastąpi. o waży ponad 3% w portfelu. A jeśli chodzi o plusy. Dla mnie to jest właśnie ten mocny bilans, bardzo fajne dane finansowe, fajnie zarządzana jest spółka, podoba mi się to, że się specjalizują w danej dziedzinie, nie nie rozmyślają o podboju całego świata dookoła, tylko skupiają się właśnie na tych ekranach rozwoju właśnie w tym zakresie. Z takich ryzyk czy minusów no to jest tutaj ryzyko jakiejś innej innowacji, nie wiem, Samsunga, że coś wymyśli i OLED będzie miał problemy. Jest to ogólnie dość trudna branża i ja też zauważyłem po sobie, że nie bardzo chcę to śledzić, bo i tak mało z tego co rozumiem. Także ogólnie jestem średnio zadowolony z tej inwestycji. Ja już i tak sprzedawałem ze stratą kiedyś tam, żeby wymienić na NVIDIA. To może się udało, bo Nvidia Widia właśnie mocno wybiła w górę, ale też zbyt drogo, za szybko kupowałem tę spółkę. Mam takie wrażenie, tak, że no nie mam tutaj wielkiej ochoty do, dokładać do tego biznesu, mimo że fajnie to wygląda, dobre dane finansowe, to ta niepewność co do mołtu, jaka ma ta spółka, powoduje właśnie, że no niech sobie to będzie na poziomie 3%, ale nie ukrywam, że możliwe, że nie jest to spółka, którą będę trzymał 10-20 lat, jak mam raczej zamiar, przy kupowaniu. Kolejna spółka to Activision. Tutaj już nie będziemy tak standardowo przechodzić przez te wszystkie slajdy, bo aktualnie główna gra tu dzieje się gra nie o Diablo 4, a o przejęcie Activision przez Microsoft. Microsoft ogłosił to przejęcie już jakiś czas temu. Planowane przejęcie jest w lipcu tego roku, a cena za akcję tego przyjęcia to 95 dolarów ja kupowałem Activision średnio po 64 dolary, aktualna cena około 85 dolarów daje około 32% wzrost, no i jeszcze przez te 3-4 miesiące jest szansa na kolejne 11%, jeśli faktycznie do tego dealu dojdzie, a takiej pewności nie mamy, choć no kolejne kraje zgadzają się jakby na to przyjęcie, także mam właśnie tutaj ja mocno nadzieję, że Microsoft przejmie i ja za każdą akcję dostanę 90 Dolarów. Jeśli to przyjęcie nie nastąpi, to dopiero będę rozkminiał, co robić z tym Activision. Wydaje mi się, że ta cena, po której kupiłem, nie jest tragiczna. Spojrzę jeszcze raz na cały biznes i ocenię, czy faktycznie trzymać, czy nie wiem, dokupować, czy sprzedawać. Wszystko się okaże też, jaka cena będzie, jeśli by do przyjęcia miał nie dojść. Na razie myślę pozytywnie. Mam nadzieję, że będzie przyjęcie, bo już przestałem w sumie trochę śledzić Activision przez tą całą akcję. No i zobaczymy. Na kolejnym miejscu w moim portfelu jest. Totalnie nowa spółka kupiona kilka dni temu. Spółka Evolution, jest to spółka szwedzka, spółka zajmująca się hazardem, można powiedzieć. Spółka ta udostępnia różne gry i takie rozwiązania hazardowe dla kasyn, także ich głównym klientem są kasyna, to nie są już końcowi gracze i jest to. Niesamowity biznes. Zobaczcie, przez ostatnie 5 lat biznes wzrósł o 1000%. To jest wręcz nierealne, jak to wygląda. Tutaj, akurat w koronach szwedzkich, zwróćcie na to uwagę. Mam wrażenie, że spółka jeszcze ma wiele lat przed sobą wzrostu, może już nie aż tak szybkiego jak przez te ostatnie lata. Ale i tak uznałem, że zakup tej spółki to będzie bardzo dobra decyzja. Wskaźnik cena do zysku na poziomie 30%, i też spółka już wypłaca jakąś dywidendę. No, ale zobaczcie, jak to wygląda od strony marży. Niesamowita sprawa. Gross profit 100%, tak naprawdę, ale po odjęciu wszystkich kosztów marża netto na poziomie 58%. Niesamowita sprawa. Spółka waży u mnie w portfelu aktualnie 3,60. No i tak wyglądają podstawowe dane historyczne, finansowe. Wzrost przychodów na poziomie 50%, wzrost zysków netto 70% rocznie. Oczywiście to nie ma szansy utrzymać się przez kolejne 10 lat, ale sami przyznajcie, że wygląda imponująco. Free cash flow jeszcze bardziej rośnie niż net income. Tutaj, jak widzimy, free cash flow i zysk netto na podobnych poziomach. No i pokrótce, plusy i minusy. Perfekcja. Finanse, no, rewelacyjnie to wygląda. Uważam, że łuka jest absolutnie świetna. Wydaje mi się, że ten total addressable market jest jeszcze bardzo duży, znaczy jest duży potencjał tutaj, choć nie wiem, czy jest możliwy, bo tak naprawdę Evolution, główne skrzypce aktualnie gra w Europie, a w Stanach dopiero rozwija swoje skrzydła. Tam przychody ze Stanów, chyba bodajże około 12% aktualnie, a Stany to może być ogromny, Stany i Kanada, tak naprawdę, to może być jeszcze ogromny rynek do przyjęcia, A Evolution jest jakby liderem tego rynku, i tu główna kwestia toczy się o to, żeby regulacje zostały wprowadzone i różne przepisy na poziomie każdego stanu. Każdy stan ma swoje tutaj przepisy z tym związane, no i coraz więcej stanów stara się jakoś umożliwić ludziom granie w, nie wiem, tam w ruletkę blackjacka, czy jakiś taki poker hazardowy, tego typu rzeczy przez internet, bo jak tutaj zauważycie, Evolution ma swoich. Krupierów. Mają swoje studia, ten krupier jakby na żywo tasuje, losuje i tak dalej. I ludzie, więcej osób po prostu może usiąść przy takim zdalnym stoliku niż te powiedzmy 8. Także to też dla kasyn jest bardzo fajne rozwiązanie. Evolution siedzi za tym wszystkim. A także wracając tutaj oprócz tego total addressable market, czyli tego całego potencjału, też oglądałem kilka wywiadów z zarządem, z głównym CEO, ale też z takim szefem produktu, mega zajardowanym. Człowiek całym, całą sytuacją, bardzo fajnie opowiada ogólnie o biznesie, także no mówię, spółka wydaje mi się bardzo atrakcyjna. Z minusów, no to oczywiście jest to jakaś forma em, akcji grzechu, no bo to są rozwiązania pod hazard. Nie każdy będzie chciał w tego, tego typu spółki inwestować. O tyle jest tutaj dla mnie fajne, że nie jest to spółka bezpośrednio związana już z tymi graczami. Ich klientami są kasyna, można powiedzieć. No i kwestia tego, tego potencjału. Czy uda się, żeby każdy kolejny stan prowadził możliwe regulacje, żeby Evolution mogło tam prowadzić swój biznes? Myślę, że tak. Mam nadzieję, że tak. No ale nie wiadomo jak będzie. Także zobaczymy. Kolejna spółka w portfelu to Adobe. Adobe od Photoshopa i tego wszystkiego. Chyba każdy zna tę spółkę. Świetny biznes. Ostatnie 5 lat. Wzrost na poziomie 68%, także po tych ostatnich spadkach nie wygląda to najlepiej. Bardzo się cieszę, że w ogóle taka ym, okazja nas spotkała, żeby móc kupić ten biznes, bo bardzo go lubię. Aktualnie, właśnie, już troszkę też cena odbiła wskaźnik cena do zysku 37%, także dla typowo value inwestorów mogłoby się wydawać, że bardzo dużo. Spółka ostatni rok zakończyła z przychodami na poziomie 17,6 miliardów dolarów. Marża brutto, zobaczcie, prawie 88%. Żadna inflacja tutaj Adobe nie zagraża. Marża netto na poziomie 27. Ostatnio w ogóle Adobe bawi się też z, um, ostatnio przynajmniej my to widzimy jako inwestorzy, bawi się z, ze sztuczną inteligencją i bawią się, zobaczcie, że tutaj tak zwany Adobe Firefly, gdzie ta sztuczna inteligencja ma pomóc artystom, czy już nie wiem, czy to nazwać artystów, w generowaniu czy zmienianiu obrazków za pomocą wpisywania poleceń. Wyniki finansowe, przez ostatnie 10 lat średnio przychody rosną o 19,5%, a zyski netto 40%. Ewidentnie tutaj jest pięknie pokazane, jak Adobe zastosuje tą operation leverage, czyli dźwignię operacyjną, gdzie przy powiedzmy podobnych. Kosztach możemy jeszcze zwiększać przychody, przez co rosną jeszcze bardziej nam zyski. Mogę kiedyś o tym troszkę więcej opowiedzieć. Ale podsumowując, Adobe, świetna jakość spółki, fajny, fajny zarząd, lider na rynku. No, ciężko jest przyczepić się do tego biznesu, ale można się przyczepić do zakupu figmy i cenie, jakiej, jakiej chcą kupić tą figmę. O tym też mówił Terry Smith. Pierwsze trochę pokazują, że ten Mode ta fosa może być zagrożona przez takie firmy jak Figma. Figma w ogóle to jest taka interaktywna, można powiedzieć, tablica do projektowania stron internetowych między innymi, nie tylko, gdzie wiele osób może pracować nad tym samym pliku naraz. No i Adobe tutaj chciało jednak wykupić się, tą konkurencję nie chciało z nimi rywalizować. Może być to właśnie oznaka słabości. A jeśli się nie uda wykupić tej figmy, no to mamy tutaj mały problem. No i aktualnie to tak nie wygląda, ale no, dla mnie jest to po inwestycjach w Intela i śledzenia na przykład IBM ma. Myślę sobie o Adobe w tym kontekście, żeby patrzeć, czy dalej chcą podchodzić innowacyjnie do swoich produktów. Widzimy na razie, że tak, bo Firefly, żeby tutaj właśnie nie ustali za bardzo, no bo to jest jednak branża, gdzie trzeba cały czas innowacyjnie myśleć, cały czas coś wprowadzać. Inaczej będzie zastój i wtedy nie dość, że dane finansowe mocno polecą w dół, to i jeszcze bardziej, tym bardziej tak naprawdę kurs akcji. Kolejna spółka Lowe's. Lowe's to, można powiedzieć, taki obi czy Lira, znaczy Leroy Merlin, czy nie wiem, Castorama w Stanach Zjednoczonych, przez ostatnie 5 lat 140% wzrostu na Lowe's, także bardzo dobre zwroty, mimo tego, że spółka jakoś nie rośnie, nie wiadomo jak szybko. Tutaj zobaczcie przychody na poziomie 97 miliardów, marża brutto 33%. No, to już są dużo mniejsze marże niż te sasy, które wcześniej pokazywałem. Tu już jest zwykły, można powiedzieć. Retail. Co się przykłada na marżę zysku netto na poziomie 6,6%. Tutaj też taka mała grafika, gdzie te sklepy Lowe's są sytuowane w Stanach. Głównie tak naprawdę tutaj ta wschodnia, wschodnie wybrzeże, wschodnia część i troszeczkę przy zachodzie. Tutaj widzimy, że w tych centralnych Stanach za bardzo Lowe's nie ma. Łącznie aktualnie 1000, ponad 1700 lokacji. Nie wiem czy mówiłem, 422 w portfelu. No i tak wyglądają dane finansowe. Stabilny wzrost na poziomie 7 prawie procent przychodów. Natomiast Lowe's jest o tyle ciekawą spółką, jest tak dobrej jakości spółka, że bardzo mocno skupuje akcje własne. Tutaj już nie mamy tego efektu, gdzie akcjonariusze są rozwadniani tym stock based compensation, czyli, że jest coraz więcej akcji. Tutaj mamy odwrotną sytuację. Tych akcji jest coraz mniej. Co? Tak naprawdę jest bardzo dobrym znakiem dla nas, dla akcjonariuszy, bo mamy coraz większy kawałek tortu dla siebie tymi akcjami, które mamy. Zyski netto szybciej rosną niż przychody, to jest jedno, a zyski netto na akcje jeszcze szybciej, no bo tych akcji jest coraz mniej. Także bardzo fajny, stabilny biznes. Lowe's. Nic jakiegoś nadzwyczajnego, nie wiadomo jakiego hura, ale bardzo fajnie zarządzana spółka. No i z plusów duopol z Home Depot. Tak naprawdę Lowe's i Home Depot rządzą w Stanach i dalej będą prawdopodobnie. Podobnie rządziły przez lata. Solidny biznes i te buybacki, o których mówiłem, plus wzrost dywidendy. Z minusów, co możemy powiedzieć, no to jest wzrost, można powiedzieć, powolny. Co nie zmienia faktu, że i tak na akcjach możemy bardzo dobrze zarobić. Dzięki tym wszystkim rzeczom, o których mówiłem wcześniej. No i kolejny taki trochę minus, rosnący dług. Dług ostatnio też rośnie. Ja długu tutaj nie pokazuję wam, ale no tutaj możecie zwrócić uwagę na ten dług, jeśli będziecie interesować się los. Kolejna spółka to PayPal. Paypal przez ostatnie 5 lat nie dał zarobić nic, co jest bardzo ciekawe, gdyż jakby spółka sama w sobie rosła sporo. Tu widać jak bardzo mocno musiała być przeceniana 5 lat temu. Aktualnie kapitalizacja 87 miliardów dolarów. Paypal zarabia 27,5 miliarda dolarów rocznie, z tego marża brutto to 50%, no i na koniec zyski netto 8,8%. Jak na tego typu biznes dość niskie. Te wskaźniki one też są malejące, bo Paypal ma jakieś tam swoje problemy. No ale widzimy, jak tutaj rok do roku przychody rosną prawie o 17%, zyski prawie 11%, także mniej niż przychody. To tutaj akurat w tym ostatnim roku mieliśmy dość mocny spadek, tego może aż tak nie widać na tym wykresie, ale zysk netto spadł o prawie połowę. PayPal waży 6,13% w portfelu. Z plusów, no to dla mnie ogólnie branża płatności. Internetowym, wydaje mi się, że to jest jeszcze bardzo długi czas wzrostu ogólnie w tej branży. Jest to lider tego rynku, PayPal. No i sam model biznesowy jest bardzo fajny, taki bezpieczny i, i taki, no nie wiem jak to nazwać, porządny. Natomiast PayPal ma kłopoty. PayPal ma kłopoty z produktem jako PayPalem i obsługą. Bardzo wiele osób narzeka na obsługę klienta w PayPalu, bardzo wiele osób też narzeka na prowizję, jakie PayPal pobiera, że jest drogi i powoli PayPal tak troszeczkę odchodzi do lamusa, co i tak wiadomo jest liderem w tych płatnościach internetowych. Bardzo często jeśli mamy gdzieś płacić w internecie, to jest ta opcja PayPala. Może nie aż tak popularna u nas w Polsce, ale w Stanach jest bardzo popularny. Na szczęście PayPal ma w sobie też taką Aplikację Venmo, która jest, nie wiem jak to nazwać, ale dużo bardziej popularna do takiego przesyłania pieniędzy między sobą wśród młodych. Także jest to jakiś trochę taki koń napędowy tego biznesu. Aczkolwiek po marżach widzimy jakby kłopoty Paypala. Paypal do końca roku będzie miał aktualnego CEO i już szukają następcy. No i jest to jakiś też minus, bo nie wiadomo co z tego będzie. No ale też ostatnimi latami Paypal troszeczkę chyba się pogubił ze, ze swoim biznesem, z tym co chcą robić dalej, jak chcą rosnąć i zamiast skupiać się właśnie na zadowoleniu klientów, obsłudze i tak dalej, nie wiem, tam starali się kupić Pinterest. Także był tutaj taki trochę kryzys. Między innymi dlatego Terry Smith sprzedał Paypala. Mimo, że trzymał go chyba 5 lat, to też jeszcze taki moim zdaniem błąd popełnili, że zamiast sprzedać gdzieś tam przy wyższych wycenach sprzedali po no, grubych spadkach. Także może też jakby tłumacząc się dlaczego ja sprzedałem NVIDIA ostatnio, czy zacząłem przycinać, no to właśnie nie chciałem popełnić tego samego błąd. Co Terry Smith popełnił tutaj z akcjami PayPal'a. Kolejna spółka Alibaba. Alibaba przez ostatnie 5 lat spadła o ponad 47%. No grubo. Jak na tak biznes, jaki mamy tam w Chinach, Alibaby, no to spadek jest dość mocny. No i tak wyglądają przychody. Alibaby 134,5 miliarda dolarów. Także ogromny biznes. Jeśli chcecie wiedzieć więcej o Alibabie, jak działa, to zachęcam Was do obejrzenia całej serii w ogóle, jaką nagrałem o Alibabie. Chyba trzy odcinki. Jest to dość skomplikowany biznes. No i jeszcze ma kolejne komplikacje, jako że są z Chin. Inwestujemy w ADR, jest to bardzo ryzykowna można powiedzieć inwestycja. Także no od razu chciałem na to zwrócić uwagę. U mnie 7% portfela moim zdaniem błąd, zbyt dużo zbyt szybko kupowałem Alibabę. Już chyba nieraz o tym mówiłem. W każdym razie marża brutto 37 prawie procent, marża netto 7 Natomiast jeśli chodzi o sam biznes, jeśli Alibaba powiedzmy byłaby amerykańska, no to zobaczcie, że to wygląda naprawdę bardzo dobrze. Przychody rosły w, przez ostatnie 10 lat na poziomie 38%. Tu mieliśmy ogromny wzrost po wybuchu COVID-u, ale teraz mamy tutaj takie spowolnienie delikatne. Chyba ten wzrost był zbyt szybki i teraz musi troszkę złapać drugi oddech Alibaba. A też widzimy, że bardzo, bardzo dużo reinwestują i tak naprawdę jeszcze na poziomie zysków netto nie widzimy takich wzrostów. To też jest jedna z kolejnych argumentów, nie tylko jakby ryzyko Chin, ale też to, że sam biznes troszkę niedowolny. I też ostatnio chyba Charlie Munger mówił, że na koniec jest to kolejny retailer, czyli zwykły sklep, zwykła sieć handlowa. To nie jest SaaS, który może mieć niewiadomo jak wielkie marże. Także na szybko podsumowując Alibabę, dlaczego ja lubię Alibabę, jakie są moje plusy, no to jest to... Tak zwany Amazon Chin, posiada wiele różnych biznesów, jest rozlany po całych Chinach i jest to główna platforma do e-commerce. Moim zdaniem, aktualna wycena jest bardzo dobra, bardzo niska. No i możliwe, że kolejnym plusem będą te podziały, bo teraz Alibaba ostatnio ogłosiła, że będzie dzielić całą tą grupę na sześć osobnych spółek. Każda będzie miała swojego prezesa, i każdy będzie starał się o tą swoją spółkę jak najlepiej zadbać. No dla samego biznesu. Ogólnie może być to bardzo dobra wiadomość. Dla akcji, no nie wiem, bo to będzie zaraz sześć różnych spółek do inwestowania. Nie wiadomo, czy tak będzie, ale jest taka możliwość przynajmniej. Także no, może to jakby trochę pomóc w wycenie, bo jakby wyceniając poszczególne biznesy, raczej dochodzimy do tego, że jest. Są one w sumie dużo więcej warte niż cały ten konglomerat, aczkolwiek no, jako akcje, mieć ileś tych akcji, no, musimy śledzić, jak to będzie wyglądało. Na razie jeszcze nie wiemy dokładnych szczegółów tego podziału. Z minusów. To zachęcam do filmu o ryzykach o Alibabie, no ale głównie to Chiny, rząd chiński. To, że Alibaba musi się podporządkować tamtemu ustrojowi. Po drugie, inwestujemy w ADR-y, a nie w konkretne akcje tej spółki. Tutaj inwestujemy bardziej w prawo do zysków tej spółki, co też nie jest idealne. Jest jeszcze tutaj ryzyko delistingu. No i ogólnie też jakby spowolniony wzrost. To też jest coś, czego ja nie wyczułem, jak inwestowałem w Alibabie, że tak wspaniały wzrost, jaki mieliśmy przez lata może być mocno spowolniony teraz. Jak to będzie wyglądało w przyszłości zobaczymy, a jak w każdym razie nie mam zamiaru sprzedawać Alibaby na ten moment. Kolejna spółka Meta też już o niej kilka razy mówiłem przez ostatnie 5 lat zarobiła nieco ponad 33%, chociaż jeszcze niedawno była pod kreską, teraz mieliśmy spore odbicie na Mecie, czyli wcześniej Facebooku. Meta waży prawie 7% w moim portfelu, także dość dużo. 116,6 miliarda dolarów przychodów, 98 8 to jest z Facebooka, Instagrama, Whatsappa, Messengera, a tylko 2% tej całej części metawersowej. Reality Labs tak to nazywają, także cała zmiana nazwy spółki. Na razie aktualnie 2% przychodów, a tak naprawdę cały ten biznes jest niedochodowy, bo więcej meta wydaje na tą część niż zarabia. Natomiast łącznie, ogólnie bardzo dobre są dane finansowe. To nie jest tak, że tutaj meta pada, bo cały czas zarabiają i zyski netto marża. 20%, także tutaj cały czas biznes ma się całkiem nieźle, choć ostatnio spowolnił. Tutaj możecie zobaczyć właśnie jak. Wcześniej bardzo szybki wzrost, właśnie widzimy tutaj spowolnienie. Także zobaczymy jak to będzie wyglądało w przyszłości. Z plusów mety, pół świata użytkowników, 3,5-3 miliardy ludzi korzysta z jakichkolwiek tutaj aplikacji miesięcznie. Mety, czyli z Facebooka, Instagrama, Messengera czy Whatsappa niesamowita baza do tworzenia dalszego biznesu. Ten model biznesowy aktualny jest sprawdzony i widać, że to po prostu sobie fajnie rośnie, fajnie działa. No i jednak plusem dla mnie jest Mark Zuckerberg. Może być to dość niepopularna opinia, ale jest to człowiek, który potrafił w Kilka lat stworzyć niesamowitą firmę, i mam wrażenie też, że Mark potrafi inwestować w sensie wykupywać. Konkretne spółki czy biznesy, czy marki, które mogą przydać się mu w przyszłości. I tak było właśnie z Whatsappem czy Instagramem. No to, po jakiej cenie Mark Zuckerberg kupił Instagram, jest śmieszne, a dziś niesamowity biznes. Z minusów to oczywiście metaverse i to, że właśnie rośnie ostatnio zadłużenie. Mark Zuckerberg dość sporo tutaj inwestuje w meta. Ostatnio już jak po tych wszystkich spadkach musiał zacząć uspokajać inwestorów i mówić że spokojnie jeszcze myślimy o tym naszym korowym biznesie i optymalizacji tam. Właśnie już nie chciał się odpalać za bardzo na metę. No i od tego czasu mamy fajne odbicie na akcjach. Widać, że bardzo zależy tutaj na krótkoterminowo na akcjach od sentymentu inwestorów i od tego co powie Mark. No i tak naprawdę Mark jest i plusem i minusem. Jest to taki człowiek Unikatowy, że z jednej strony bardzo fajny, ale z drugiej jest związane z nim ryzyko, że będzie chciał wszystko rzucić i lecieć w metaverse, które w ogóle nie jest sprawdzone. Jak będzie, zobaczymy. Kolejna spółka to British American Tobacco, spółka tytoniowa. Przez ostatnie 5 lat cena akcji spadła o ponad 32% i BAT. Można powiedzieć, że Bat nigdy jeszcze nie był tak tani jak dziś. Spółka to taki typowo defensywny ruch z mojej strony 7,7% w portfelu. Dla tych spółek tytoniowych marża brutto wynosi niemal jak w takich spółkach, czy nawet więcej niż w spółkach sasowych 83,5%. Na koniec marża zysku netto 24%. Jak widzicie, oprócz zwykłych papierosów, coraz większe znaczenie mają inne kategorie produktów, gdzie no, widzimy jednak taki trend smoke-free. W kontekście wzrostu przychodów w ostatnich 10 latach na poziomie 9% zysków netto 10%. Także wydawać by się mogło, że branża jest już martwa i powinno to wszystko lecieć w dół, ale tak naprawdę to tak nie wygląda i spółka cały czas. Rośnie sobie stabilnie, powolutku, co prawda, ale dalej rośnie. Na no największy plus dla mnie, no to tutaj jest wycena, czy British American Tobacco było w historii tak tanie, a jeśli już było w podobnych wycenach, to dawało zarobić bardzo dobre, duże, dwucyfrowe wyniki procentowo rok do roku. Także też tutaj liczę na to, że mimo, że to jest nudna spółka, taka właśnie stabilna, wypłacająca dużą dywidendę, to myślę, że jednak sporo tutaj inwestorów nie jest świadoma tego, jaki potencjał, Zysków mamy tutaj na tej spółce. Oprócz wyceny, na no to mamy cały ten smoke-free trend, który daje właśnie potencjał rozwoju, ale też myślę, że wszyscy, którzy szukają jakichś nie wiadomo jak przyszłościowych spółek związanych z marihuaną, z cannabis. To ja mam jednak wrażenie, że spółki typu, właśnie British American Tobacco przejmą cały ten rynek, kanabis, i to już się też powoli dzieje. Co do minusów, to oczywiście Sinstock, kolejne akcje grzechu, można powiedzieć. Do tego dodajmy zadłużenie. Tutaj jakby zarząd śledzi i ma swoje ratio zadłużenia, i tutaj zawsze będzie na zadłużeniu jechało. Nie jest to jakaś idealna sytuacja, ale musimy tutaj zawsze mocno śledzić, czy te granice nie są za bardzo przekraczane. No i kolejny minus, to oczywiście cała ta branża jest mocno pod naciskiem regulacji, co no, jest to jakiś minus, bo tutaj jest ogólnie jakby ciężkie warunki, ale z drugiej strony plus, bo za bardzo konkurencja się nie pcha w tą branżę. Kolejna spółka to Alphabet, czyli Google. Akcje Google przez ostatnie 5 lat wzrosły o 102%. I to już jest gruba pozycja, jedna z dwóch największych pozycji u mnie w portfelu 18,18% ,18 portfele. Google tutaj głównie zarabia na reklamach jako Google Services, tutaj też jest YouTube w tym wszystkim, ale już 10%, prawie 10% to Google Cloud, dosyć szybko rozwijająca się działka chmury obliczeniowej, marża brutto 55%, marża net to 21. I tak wyglądają finanse w ostatnich 10 latach. Pięknie rosnące przychody, pięknie rosnące dochody. Tutaj mieliśmy ostatnio troszeczkę zjazd w dół z dochodami, ale to nie pierwszy raz, tutaj 2016 na 17 też podobnie mieliśmy, Google to bardzo solidna firma, tutaj raczej bym się tym mocno nie przejmował. No i ogólnie tutaj na poziomie około 20, niecałych 20%. Wzrost w ostatnich 10 lat. Z plusów Alfabetu, no to produkty, wszystkie produkty Gogla i to, że są za darmo dzięki tym wszystkim reklamom, powoduje, że no ja jestem mocno przekonany co do przyszłości tej spółki. Niesamowity mód na różnych swoich rozwiązaniach. Model biznesowy Alfabetu jest no, niesamowity. No i jest to tak zwany compounder, czyli spółka, która z każdym rokiem będzie rosła, z każdym rokiem jej cena wewnętrzna będzie rosła i oczywiście. Możemy widzieć jakieś spowolnienia, jakieś przejściowe kłopoty, ale wydaje mi się, że alfabet jeszcze przez długie, długie lata będzie wiódł. Rym. Z minusów, czy rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, no to oczywiście ChatGPT. Ostatnio bardzo mocno było głoszone, że ChatGPT przejmie całe wyszukiwanie z razem z Bingiem i Google upadnie. Czy tak będzie, to zobaczymy. Alfabet też ma swoją wersję ChatGPT, czyli Barda. Mówiłem chyba troszkę o tym w filmie o sztucznej inteligencji, jak inwestować w sztuczną inteligencję. Jednym z kłopotów może być dla tego biznesu alfabetu vertical ads, czyli takie grupy reklam kierowanych na konkretny Stronach związanych z tym, czego potrzebuje klient, czyli na przykład Amazon. Amazon ma swoją działkę reklam i one najlepiej działają na amazon.com czy amazon.pl, czyli na swoim sklepie. Nic tak dobrze nie działa jak takie właśnie wertykalne reklamy, które bezpośrednio trafiają do klienta. Jednak te reklamy na goglach, no to gdzieś tam trzeba przejść z gogli gdzieś na jakąś stronę i można powiedzieć, że to jest jakby tryb horyzontalny. A te wertykalne, no mogą troszeczkę zagrozić temu biznesowi. No i trzecia taka rzecz, alfabet śpi na pieniądzach, można powiedzieć. I jest już wiele głosów, co oni z tym zrobią. W ostatnim czasie zaczyna alfabet trochę więcej inwestować, czy skupować akcji własnych. Także też troszeczkę zeszyć z tym keszem, ale i tak jest tego no, bardzo dużo. Także no ciekawe. Co z tym zrobią? Czy dalej będą mieć taką górę pieniędzy z tyłu, nic nie robiącą? Czy jednak, nie wiem, wypłacą to akcjonariuszom? w postaci właśnie buybacków, czy może też dywidend, czy zaczną jeszcze inwestować w coś innego. Mam nadzieję, że coś z tym zaczną robić i aż tak wielkiej górki nie potrzebują. No i największa pozycja w portfelu Amazon przez ostatnie 5 lat dał zarobić 34%, także jak na tak rozwijający się biznes można powiedzieć, że malutko. No a to za sprawą ostatniego też zjazdu, który mieliśmy na akcjach. Aktualnie akcje kosztują 102 dolary. Biznes Amazona też jest rozwalony na wiele różnych kategorii. Jeśli chcecie Wiedzieć więcej, dlaczego inwestuję w Amazona i co mi się najbardziej podoba w tej spółce, to z kolei zapraszam do innego odcinka, dlaczego zainwestowałem w Amazon. Top 5 powodów, coś takiego. No i ogólnie jest to dość unikatowa spółka, bo jest ogromna. Kapitalizacja na poziomie tryliona dolarów, a jest nierentowna. Amazon to jest tego typu spółka, która wszystko wiecznie reinwestuje, a zwłaszcza ostatnio polecieli po bandzie, co też się jakby nie spodobało inwestorom, którzy w końcu chcą widzieć stabilne, rosnące zyski w Amazonie. Amazon 20 ponad 3% w moim portfelu, także wszystkie takie wachnięcia na moim portfelu, no to bardzo duże znaczenie tutaj ma Amazon. Wyniki finansowe to tak wyglądają: przychody 24% rocznie. Przychody rosną. Tutaj nie wiem skąd się bierzą te dane ze zysków netto, ale one też przez kilka lat sobie jakoś tam rosły to całkiem ładnie, ale w ostatnim czasie Amazon bardzo zaczął inwestować, przez co te zyski prysły. Także pomimo ponad 500 miliardów dolarów rocznie przychodu, Amazon nic nie zarabia. Także oprócz tego filmu, o którym mówiłem na Szybko z plusów, co mi się w Amazonie najbardziej podoba. Najbardziej mi się podoba to, że mają gdzieś konwenanse, mają gdzieś jak to powinno wyglądać dla akcjonariuszy. Oni wiedzą, że w długim czasie będą tą wartość akcjonariuszom dawać dzięki wzrostowi. I tych linii wzrostu jest bardzo dużo. No i na razie, jak widać, to wszystko działało. Oprócz tego, Amazon Web Service, koń pociągowy wzrostów Amazona, plus właśnie ta część reklam, która trochę jakby jest niewidoczna i mało kto zdaje sobie sprawę, że jest to bardzo duży gracz na rynku reklam w internecie. Z rzeczy to poprawy, czyli minusów, no to niech w końcu Amazon pokaże rentowność, wtedy, wtedy akcje podejrzewam wzrosną w krótkim czasie o 20-30%, Natomiast sam Andy Jesse jeszcze jakby nie, nie pokazał, przynajmniej po cenie akcji, na co go stać jako prezesa, który przejął władzę po Jeffie Bezosie. No ja raczej jestem spokojny o niego, ale no jest sporo dosyć osób, które już zaczyna narzekać, że on się na niczym nie zna tylko na AWS-ie, bo tak naprawdę on był szefem tej części AWS-ów wcześniej. Kolejny jakby taki minus Amazon ma tyle różnych działów, tyle różnych odnóg biznesu, że no jest takie czasami wrażenie, że wywalają kasę w. Było to na przeróżne inicjatywy, aż coś w końcu mocno odpali. Podobnie jest trochę z Googlem. Tutaj akurat właśnie ten AWS odpalił po iluś latach prób. Trochę tak się wydaje, to wszystko takie rozlazłe, ale mi to nie przeszkadza. Wiem, na czym to polega i do tej pory, jakby po wzroście przychodów, wygląda to ok. Także tak prezentuje się cały mój portfel akcji. Dla czujnego oka, który by zliczał wszystkie te procenty, które pokazywałem w portfelu, to wszystko nie dodaje się do 100%, bo Mówiłem tutaj o Medical Properties Trust. To jest ten rajd, który mam w portfelu na krótki, średni termin. Kompletnie nie zakładam go w portfelu jako taką moich akcji, a ma tutaj 1,70% w akcjach. Także tak jak pokazywałem, zaczynamy od Unity coraz więcej. Tak naprawdę prawie połowa portfela to są trzy główne spółki: Amazon, Alphabet i British American Tobacco. No i tak to się łącznie prezentuje, jeśli chodzi o cenę zakupów. Tutaj możecie zobaczyć, za ile średnio. Kupowałem spółki. Tutaj oczywiście w dolarach, także to nie jest wszystko tak idealnie dokładne co do złotówek. Tutaj bardziej tak poglądowo patrzę, w jakich cenach kupowałem, a w jakich są aktualnie. Dokładne zwroty z moich inwestycji możecie zobaczyć w podsumowaniach miesiąca. Tam już wszystko przeliczane jest na złotówki. No ale aktualnie na największym minusie jestem na Alibabie. Średnio 188 dolarów za akcję, a dziś. Cena jest warta z 94,5, a aktualnie na największym plusie jest ta Nvidia, którą w sumie sprzedawałem niedawno. Średnia cena 156, aktualna 267. I na koniec jeszcze chciałem wam pokazać takie ćwiczenie, które sobie zrobiłem przy okazji tego odcinka. Gdyby mój portfel miał się składać tylko z jednej spółki, bez żadnej opcji sprzedaży przez 20 lat, co bym wybrał. I to muszę powiedzieć, że jest bardzo ciekawe ćwiczenie, bo no, top 5 nie jest takim top 5, jakie mam w portfelu. W każdym razie, na pierwszym miejscu byłby to Amazon, na drugim Alphabet, na trzecim już Adobe, na czwartym Nvidia i Lowe's. To jest pięć spółek, które uważam, że szansa zysku do ryzyka jest najlepsza z całego mojego portfela. No i mówię, takie ćwiczenie dało mi trochę do myślenia, jeśli chodzi o mój portfel. Jeśli chcecie zobaczyć, co bym zrobił, jakbym teraz miał budować od nowa portfel, jakie błędy popełniłem, dajcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzach i zrobimy taki odcinek. Mam nadzieję, nie wiem, na minimum. 120 lajków tego filmu. Tymczasem, niech procent składany będzie z Wami. Trzymajcie się.